No chyba tak można powiedzieć. Jedna z nominacji, tutaj jedynek regionu, no ale w konsekwencji jednak nie, nie startuje pan w wyborach. Nie startuję w wyborach do Europarlamentu. Na prośbę premiera Donalda Tuska, po rozmowie z nim zdecydowaliśmy się wystawić do Europarlamentu znakomitego kandydata, który ma absolutnie wszelkie kompetencje do tego, żeby może w przyszłości być nawet komisarzem w Unii Europejskiej, były minister finansów. Znając... Właśnie to już moje pytanie, bo nie wydaje mi się, żeby był wiceminister finansów tak sobie od razu nagle odszedł. Czy to była jakaś decyzja zaplanowana, czy są może w związku z tym jakieś tutaj plany dalekosiężne, no bo co prawda ciągle się tutaj państwo wypierają, że nie, że Donald Tusk nie będzie tym komisarzem, czy tam jakieś inne funkcje piastował, że minister Sikorski również, to tutaj teraz kwestia NATO, ale jednak co jakiś czas okazuje się, jest jakiś taki hicior, można to powiedzieć. Na pewno Platforma Obywatelska, spodziewamy się, będzie miała większość w Europarlamencie ze swoją partią konserwatywno-ludową, z której wchodzimy, i spodziewamy się, że będziemy mieli funkcję komisarza. Do tej pory komisarzem budżetu był Janusz Lewandowski, nasz europoseł. Liczymy na to, że będziemy mieli nadal komisarza. Chcemy, żeby to był komisarz do spraw energetyki bądź konkurencji. Mam nadzieję, że Jacek Rostowski z Kujawsko-Pomorskiego, startujący do Europarlamentu, może być ministrem w rządzie europejskim i na to przede wszystkim liczymy. Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że inni nasi ważni politycy będą mogli zająć w Europie ważne stanowiska, to dobrze. Ale dzisiaj rozmawiamy o kampanii do Europarlamentu w kontekście dobrej kampanii dla Jacka Rostowskiego, osoby naprawdę kompetentnej, kapitalnie znającej język angielski, bo przecież chcąc, nie chcąc wychował się w Wielkiej Brytanii. Jego ojciec, sekretarz premiera Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, no był zmuszony pozostać po 45 roku w Anglii. Jacek Rostowski uczył się języka polskiego też w domu, nie w szkole, ale jest Polakiem, wielkim patriotą. Wrócił do Polski, pracował jako minister finansów. Liczymy na jego dobry wynik i będziemy go wspierać w kampanii wyborczej. No i tu takie pytanie, no bo bycie ministrem zawsze obciąża. Nie można się oszukiwać. Czy to będzie atut? Czy cała lista będzie pracowała specjalnie na to, żeby pan Rostowski wszedł i został tym komisarzem? Na pewno. Albo jednym z potencjalnych kandydatów na komisarza. Na pewno bycie ministrem finansów nie jest czymś dla wszystkich przyjemnym, bo to jest ktoś, kto pilnuje budżetu, wydatków państwa, a także jego przychodów. Ale trzeba powiedzieć sobie jedną bardzo ważną rzecz. Niektórzy mówią, że Jacek Rostowski ma wady i zalety, ale pamiętajmy o tym, że kiedy w Europie naprawdę szalał kryzys, naprawdę Europa sypała się, to my jako jedyni nie mieliśmy sytuacji zarwania się gospodarki, jakiegoś problemu z płynnością finansową. Nasza gospodarka nie została dotknięta kryzysem ekonomicznym, a to jest zasługa Jacka Rostowskiego. No i tu ostatnie pytanie. No nie wydaje mi się, żeby pan nie miał też takich ambicji startu, ale czy tutaj potencjalne korzyści przeważyły pańskie indywidualne ambicje? Tak jak w każdej instytucji, firmie, organizacji, liczy się gra zespołowa. Nie należy kierować się wyłącznie własnymi ambicjami, tylko interesem także zespołu, który ma jakiś cel. I dla mnie wykonywanie mandatu posła w Kujawsko-Pomorskim daje mi dużo satysfakcji i cieszę się, że mogę pracować dla mieszkańców Kujawsko-Pomorskim. Jestem aktywnym parlamentarzystą, a do Europarlamentu wystawiamy inną ekipę, inny zespół z dobrymi kompetencjami i proszę o głos na listę Platformy Obywatelskiej.